Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie. Cieszę się, że jesteśmy razem. Cieszę się, że Pan dał z łaski swojej nam przeżywać kolejny dzień. Dał nam tę możliwość, abyśmy razem tutaj mogli być. Ja wierzę, że każdy przyjechał, dotarł na to miejsce jakkolwiek z pragnieniem w sercu, by Jemu oddać chwałę, by uwielbić Go i by spotkać się z Nim. Bo Słowo Boże mówi, że gdy Go uwielbiamy, gdy Go wywyższamy, On przychodzi. On przychodzi, by zamieszkać chwale swojego ludu. Niebo się otwiera. Bracie i siostry, więc dzisiaj oczekuj czegoś dobrego. Powiedz, ale jak? Tak, po prostu, bo Bóg jest dobry i On chce dawać nam dobre rzeczy. Każdemu, bez wyjątku. On chce, jak mówi Boże Słowo, by wszyscy, nawet ci, którzy Go jeszcze nie poznali, by przyszli do poznania prawdy i Go spotkali, by mógł ich błogosławić, by mógł ich życie uczynić pięknym, tak jak uczynił życie Twoje i moje. Halleluja. Masz piękne życie. Raz, dwa, dwie osoby, trzy, cztery. Pastorze, coś nie tak jest, musimy się chyba modlić zaraz. O Boże objawienie. Powiesz, ale mi jest źle, bo dostałem dwóje w szkole. Nie mówię o tym, słuchaj, nie mówię o tym. Będziesz dostawał różne rzeczy, życzę piątek, szóstek tym, którzy się uczą, ale mamy piękne życie, bo poznaliśmy naszego Pana. Wiemy, w kim możemy złożyć, kim składamy naszą nadzieję, wiemy, gdzie mamy szukać pomocy i On nas wysłuchuje. On wypełnia nasze serce pokojem, On nam daje radość do serc, On jest cudowny i wspaniały. Więc otwórz dzisiaj swoje serce i uwielbiaj Boga. Ja błogosławię każdego, kto jest na tym miejscu. Życzę Ci, drogi przyjacielu, drogi bracie, droga siostro, byście w Panu naprawdę doświadczyli czegoś szczególnego. Życzę każdemu, kto uczestniczy w tym nabożeństwie, oglądając nas w przekazie internetowym, by spotkał się z Panem, by od Niego otrzymał coś szczególnego. Miej to pragnienie. Słuchaj, jeśli nie będziesz chciał czegoś, to nic nie dostaniesz. Bóg patrzy, słuchaj, jak stoisz i nic nie chcesz, to nic Ci nie da, ale jak stoisz i masz to pragnienie, że chcesz, mówisz do Niego, aż płonie w Tobie serce, Panie, ja potrzebuję Ciebie, potrzebuję czegoś innego. On to widzi, On to honoruje, On chce przychodzić i dawać dobre rzeczy dla nas, więc miej pragnienie w sercu. Bądź świadomy tego, że jesteś tutaj nie przypadkiem, że jesteś Jego dzieckiem, że masz prawa, że On dał Tobie prawa i On naprawdę chce Cię błogosławić. On chce również, byś Ty przychodził, byśmy przychodzili i poddawali Mu swoje życie, byśmy się przemieniali, byśmy naprawdę uwalniali Jego Królestwo, które jest w nas, by więcej Jego było w nas niż nas samych. To jest nasz obowiązek, ale Bóg, słuchajcie, i my tutaj dajemy, nie wywiązujemy się zawsze dobrze z tych spraw, ale Bóg ze swoich spraw się wywiązuje. On powiedział, że Cię będzie błogosławić i On tylko czeka, by Cię błogosławić. Spełnij wszystkie te warunki, miej pragnące serce, powiedz Mu, Panie, ja chcę, a przyjdzie Boże błogosławieństwo. Halleluja. Przyjdźmy do Pana w modlitwie, zanim zaczniemy śpiewać i grać. Boże przecudowny, jesteś naszym życiem. Jesteś naszą światłością, wszystkim jesteś dla nas. I Panie, my naprawdę wiemy, że Ty już uczyniłeś wszystko to, Panie, co powiedziałeś, że uczynisz. Ty, Panie, powiedziałeś, że Ty przyszedłeś, cudowny nasz Zbawicielu, Jezu Chryste, i oddałeś życie swoje za nas, umarłeś za nas, ukrzyżowany zostałeś za nas, zmartwychwstałeś, halleluja, jak było zapowiedziane, ale Panie, otworzyłeś nam też nową drogę i dałeś, Panie, powiedziałeś, że to, co dokonałeś, jest kompletne, w pełni, dokonało się, wykonało się i Panie, dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy i Panie, to jest przed nami i my naprawdę chcemy się nauczyć, Panie, by przychodzić do Ciebie i z tych rzeczy, które, Panie, potrzebujemy, których potrzebujemy, chcemy nauczyć się korzystać, dlatego Ty dotykaj nasze serca, Ty, Panie, dawaj nam, aby nasze umysły były przemieniane, byśmy rozumieli Twoje słowo. My, Panie, tutaj teraz zgromadzeni na tym miejscu, chcemy Ciebie doświadczać, chcemy się z Tobą spotykać, chcemy wziąć wszystko to, co Ty masz dla nas. Ja proszę Cię, Panie, o każdą osobę, by, Panie, nikt, kto uczestniczy w tym nabożeństwie, Panie, po prostu tak nie był, ale by mógł naprawdę spotkać się z Tobą, by mógł, Panie, by Twoja cudowna obecność dotknęła jego serce. Pobudzaj nasze serce, byśmy pragnęli Cię, byśmy szukali Cię, byśmy przychodzili do Ciebie, Panie. O Boże nasz, wszystko Tobie poddajemy, poddajemy się Twojemu prowadzeniu i naprawdę oczekujemy, że Ty będziesz, Panie, pomiędzy nami, jak mówi słowo Twoje.
pokoje, gdy będziemy Cię wielbili, gdy będziemy Cię wywyższali, że niebo będzie otwarte nad nami. Niebo będzie otwarte nad nami. Nie mówimy tego, Panie, po tak, jak taki chrześcijański slogan, ale naprawdę, Panie, że Twoje niebo będzie otwarte i będzie spadało Twoje błogosławieństwo. Jak, Panie, jest napisane w liście do Jakuba, wszelki datek dobry i dar doskonały zstępuje z góry. Od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnej zmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Cały czas my, Panie, otwieramy się na Twoje działanie. Wszystko Tobie poddajemy. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie, namaszczenie, kierownictwo na całe to nabożeństwo i na błogosławieństwo dla każdego z nas, każdego z uczestników tego spotkania. Przyjmij cześć, chwałę i bądź wywyższony. Halleluja, halleluja, amen. Wychwalajmy, uwielbiajmy, wywyższajmy Pana Boga naszego. Pański z tą.
palca jest, na każdym płatku się go w grąb, na jego rozkaz też, niemowlę pierwszy bierze ten. Aleluja! Stworzenie wstaje, wielbiąc Cię. Aleluja! Niechaj ziemia zabrzmi pieśnią, która opowiada dzieła Twe. Stworzenie przyglądało się, jak nieśmiertelny w ciele wszedł, objawił Ojca plan i znów pogodził z Bogiem nas. Po ziemi chodził pośród nas i nienaganny w czynach był, przekleństwo z nas już zdjął, by każdy mógł wieczności żyć. Głosimy w prąd.
jak Bóg Jahwe, któż jest taki 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 jak Bóg Jahwe. Jego głos, drży na Jego głos.
Szukam Cię, gdy nadzieja gaśnie, gdy złamany leżę wciąż. Usłysz moją rozpacz, bo tak dawna modlę się. Boże, przyjdź Ci wybaw, mimo iż w mym sercu Cię będę wciąż Cię wielbił. Nawałnice fale Twe przeszły nad mą duszą, a za dnia wyznaczył Pan dla mnie swoją łaskę. Czemu smucisz duszą się? Bóg jest Twym zbawieniem, a gdy ciemno zrobi się, spraw, by wciąż Cię wielbi. Duszą ma, ufaj Bogu wciąż, Ty skałą chce Cię wielbić. Śpiewaj wieś, kiedy wokół szło, Tyś Bogiem mym i zbawieniem. Czyż me serce ciągle ma chodzić w wielkim smutku? Duszo, ufaj Bogu wciąż, w Nim się rozradujesz. Bądź mą wizją w ciemną noc, Boże, bądź schronieniem, a me serce wzmocni się, będę wciąż się wielbił. I będę wzywać imię Twe.
duży pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, ja pójdę też. Mój strach utonie w Twojej łasce, bo ręka Twa prowadzi mnie. I Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, wiem teraz też nie zawiedziesz. Thank you.
Ora fare
Aradibiany halalu varahni miara harubalani kebeya yochron. Wejlejcha ja ich mruch lane elecha taruma alacha taruma briechel elej. Jachrija na hlabro na chrono dobla elchajchi jachronani. Elecha nam roch rodona na hlad bri elcha jebra nuda. Ja brehelana nam roch rodun le echa nura. Tejle la jikaroman elecha. Dabrehena ja brono chnidli. Ja bram na lbachrnu ele pekrnuru ja chrom rabi eleka nurba. Słuchaj ludu pański, oto Bóg mówi do ciebie. Dzisiaj jestem wśród was. Dzisiaj poruszam się wśród was wielkiej mojej mocy, dlatego że tak mi się upodobało, bo ja nie działam ze względu na człowieka, ale ja działam ze względu na siebie, bo ja jestem Pan, ja jestem Król i ja jestem Zbawca. Dlatego przyszedłem dzisiaj do was, aby was poruszyć, aby was podnieść, aby wlać nową nadzieję do serc waszych. Oto przychodzi moja nadzieja, oto przychodzi moje wybawienie. Oto dzisiaj dotykaj się mojej szaty, a weźmiesz uzdrowienie, a weźmiesz uwolnienie, a weźmiesz wzmocnienie, a weźmiesz naprawę swojego życia. Dzisiaj na tym miejscu będą się działy moje cuda. Ja będę się poruszał i ja będę was dotykał moją mocą, moim miłosierdziem, moją łaską i moją wielką dobrocią. Ludu mój, oto przychodzę dzisiaj do was i będę was dzisiaj prowadził moimi ścieżkami, moją drogą poprzez moje słowo, a moje imię będzie wywyższone wśród was, dlatego że ja jestem wielki Pan, który siedzi na tronie i nie ma innego. Halleluja. Amen. Amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy słowo Pańskie. Dzięki Panu i Bogu naszemu Wszechmogącemu jesteśmy dzisiaj zgromadzeni na tym miejscu, aby wywyższać imię Pana naszego i Boga, aby radować się i cieszyć się z Jego obecności, aby Jego łaska wśród nas przebywała, a my żeśmy się wzmacniali przed Bożym obliczem, abyśmy żyli po Bożemu, abyśmy szukali Jego oblicza i odwracali się od złego. W dniach ostatecznych będą trudne czasy. Chciałem o tym coś z Biblii powiedzieć, abyśmy byli poruszeni, abyśmy zaczęli w naszym życiu poważnie traktować te wszystkie sprawy Boże, a nie tak po łebkach leciutko. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszych 5 wersetów mówią tak, ja z oryginału będę tutaj czytał, niektóre słowa mogą nieco się różnić. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną uciążliwe czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, kochający pieniądze, chełpliwi, hardzi, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, nieopanowani, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Czasy ostateczne.
ostatnia godzina. W Biblii wiele razy powtarzany jest ten zwrot. Czasy ostateczne czy ostatnia godzina. I dotyczy to, chciałbym nas na to uczulić, dotyczy to okresu, w którym obecnie żyjemy. My musimy zdawać sobie z tego sprawę, bo tak mówi Słowo Boże. Jeżeli będziemy bardzo obojętnie do tego podchodzić, możemy na tym bardzo stracić. Nie tylko stracić to, co nagromadziliśmy, ale stracić nas samych. A to już by było bardzo niedobre. I bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli w tym czasie, jak mamy postępować, jak żyć, w jaki sposób się zachowywać. Przez apostoła Pawła te czasy są nazwane trudnymi czasami, uciążliwymi czasami. A więc wiedzmy, że ten czas, w którym żyjemy, to nie jest czas leciutki, czas zabawy, czas relaksu. To nie jest czas relaksu. Czym są czasy ostateczne? I jakie są znaki świadczące o tym, że to już jest teraz? Jakie są znaki? 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 1 werset czytaliśmy, a to wiedz, że w czasach ostatecznych, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Słowa czasy ostateczne użyte są w kontekście różnych okresów. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Kilka wersetów zacytuję, aby zobrazować nam mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. 1 Jana 2, 18 werset mówi tak. Ostatnia to już godzina. Czy to jest teraz już właśnie ta ostatnia godzina? Jan pisał to prawie 2000 lat temu. A więc czytajmy. Ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Widzieliście gdzieś antychrysty? Jednego antychrysta, tego głównego i wielu antychrystów? Jeszcze nie, czyli to nie ten czas. To nie ten czas. A co z duchem antychrysta? Który według Słowa Bożego już jest i nie daj tego Boże wśród nas. Duch antychrysta jest wśród nas. I dlatego musimy zwrócić uwagę na to, jak postępujemy i jak inni wokół nas postępują. 1 Piotra, 5, 1 rozdział, 5 werset mówi: mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Czy zbawienie już się objawiło? Cisza. Nie wiecie, czy zbawienie już się objawiło. Objawiło się. Zbawieni jesteśmy? Zbawieni. A więc jaki to czas? Ostateczny. Prorocy pragnęli widzieć. Prorocy pragnęli poznać tą tajemnicę. Ale nam ona jest dana. My o niej wiemy, dokładnie wiemy. A więc jaki to czas? Czas ostateczny. Hebrajczyków 1 rozdział, 2 werset mówi: ostatnio, u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Czy to ten czas? Ależ tak, dokładnie. A jest powiedziane u kresu tych dni. Ostatnio u kresu tych dni. Przemówił do nas przez Syna swojego umiłowanego, Jezusa Chrystusa. Przemówił do nas. A więc jest to czas ostateczny. W Izajasza 2 rozdziale, 2 wersecie jest powiedziane: i stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki,
a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. Czy to ten czas? Nie, to nie ten czas. Góra ze świątynią będzie najwyższą z gór. Wiecie, jaka w tej chwili jest najwyższa góra? Mount Everest, Chumulungma. 8848 metrów. A więc jeszcze nie góra ze świątynią jest najwyższa, ale tamta góra w Himalajach jest najwyższa. Więc co musi się stać? Wszystkie góry muszą się obniżyć. I wtedy góra ze świątynią Pana będzie najwyższa. Co musi się na ziemi stać, żeby ta najwyższa góra, Mount Everest, mogła się obniżyć? Ktoś przyjdzie i co? Podkopie? Wiecie, co musi się dziać? Musi być takie trzęsienie ziemi, jakiego dotychczas nie było i nie będzie. A więc jeszcze nie ten czas. Widzimy, w którym miejscu jesteśmy? Dziś żyjemy w czasie żniw wieku Ewangelii. W jednej z pieśni śpiewaliśmy o żniwach. To jest ten czas. Żyjemy w czasie żniw wieku Ewangelii. To jest żniwo. Jezus, tłumacząc przypowieść o pszenicy i konkolu, powiedział tak. Mateusza 13:39. Żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jest to zgodne z definicją czasów ostatecznych. A więc czy dzisiaj jest czas żniwa, końca świata, a żeńcy to aniołowie? Tak, dokładnie tak jest. Jest czas ukresu żniw wielkiego głoszenia Ewangelii. Wkrótce ten czas się zakończy. I właśnie w tym miejscu jesteśmy. To jest okres obfity w wydarzenia. Wydarzenia i znaki, po których możemy poznać, w jakim czasie żyjemy. Żyjemy przy końcu wieku Ewangelii, a też przy końcu drugiego świata. Galacjan 1:4 mówi tak. Wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. A więc z czego wyzwolić? Z wieku złego. Kiedy ten wiek zły jest? Teraz. Teraźniejszy wiek zły. Czy poznajesz ten wiek, w którym żyjemy? To jest wiek zły. Wiek zła. Pismo Święte mówi, że aktualnie panuje największy przeciwnik Boga, czyli szatan, który jest nazwany Bogiem świata tego. 2 Koryntian 4:4 mówi, Bóg świata tego, zaznaczam, Bóg z małej litery, Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. To jest dokładnie ten czas. Bóg świata tego, szatan, zaślepił umysły niewierzących. Należysz do niewierzących? Nie, my należymy do wierzących, a więc to nie do nas. Nie nasze umysły zaślepił. Skoro żyjemy w czasie końca wieku Ewangelii, w okresie żniwa, w takim razie co możemy powiedzieć o tych czasach? Jakie wydarzenia tego czasu pokazują nam, że zbliża się koniec pewnego porządku? Zbliża się koniec pewnego porządku. Musimy zwrócić teraz uwagę na kilka bardzo ważnych elementów,
które będą nam wskazywać na to, w jakim niebezpiecznym okresie się znajdujemy. Jakie to są rzeczy? Kilka tylko z nich omówię. Pierwsze z nich to samolubstwo i egoizm. Na początku czytaliśmy w liście do Tymoteusza, 2 Tymoteusza 3:1-5, a to wiedz, że w dniach ostatecznych staną trudne czasy, ludzie będą, bowiem będą samolubni. Właśnie to jako pierwsze wymieniam. Samolubni. Tu jest dużo innych, pamiętamy, na początku czytaliśmy, dużo innych złych rzeczy powiedziane. W tym fragmencie zostały wymienione same cechy negatywne. Nie wiem, czy zwróciliśmy na to uwagę. Same negatywne cechy. To jest oznaką czasów ostatecznych. Apostoł Paweł pokazuje, jakie negatywne cechy będą narastać wśród ludzi. Jakie negatywne cechy będą narastać? Coraz więcej i więcej i więcej. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że wszyscy ludzie teraz są tacy. Takie cechy były od zawsze. Zawsze były te złe cechy, ale ma przyjść taki czas, kiedy pewne złe działania będą się wyraźnie nasilać. Złe zachowania będą się nasilać i będą bardzo powszechne. Czy zauważamy już te zmiany w otaczającym nas świecie? Nasilają się, zaczynają być całkowicie powszechne. Całkowicie powszechne. To jest fakt, że osoba wierząca nie może się takimi cechami wyróżniać spośród otoczenia. 1 Jana 2,16 mówi tak, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. To są cechy świata. Te wszystkie cechy, o których na początku czytaliśmy, nie pochodzą od Boga, są ze świata. Świat przychodzi ze swoją pożądliwością. Pościg za pieniędzmi i karierą doprowadził do tego, że ludzie coraz bardziej zamykają się w sobie. Moje, ja, dla mnie. I to jest ten grzech, który dotyka każdego z nas. Nie jesteśmy wcale od tego wolni. Ale naprawdę musimy pokutować. Musimy odchodzić od tych złych tendencji, tych złych rzeczy, które przychodzą na świat. Coraz popularniejsze są tendencje zachęcające na poleganiu na sobie i na swoich umiejętnościach. Popularne są postawy, że z życia trzeba wycisnąć jak najwięcej, korzystać ile się da. To jest dzisiaj bardzo popularne. Nie docenia się w tym czasie, nie docenia się faktu, że pewne rzeczy przychodzą od Boga i tylko od Boga. Wcale nie są naszą zasługą, ale są zasługą Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Musimy z tego sobie zdać sprawę. To tak, jakbyśmy sami dla siebie byli bogami i dzięki sobie osiągali wszystko. A jakie są wskazówki Biblii, Pisma Świętego w tej sprawie? I tutaj drugi punkt, który chciałem poruszyć, to jest brak wdzięczności. Są dwie proste zasady, wymienione w Piśmie Świętym. A te dwie zasady są zawarte w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, w 37 i 39 wersecie. W 37 jest powiedziane, będziesz miłował Pana Boga swego. A w 39 jest powiedziane, będziesz miłować bliźniego swego jak siebie samego.
Znacie te dwie zasady. Jest to polecenie całkowicie wolne od samolubstwa, którym kieruje się świat. Świat się kieruje tym. I dlatego musimy od tego uciekać, dlatego musimy od tego stronić, musimy się od tego oddzielać. Jest to całkowicie przez Boga zalecane. Bóg zapewnia nas, że niczego nam nie będzie brakować, jeśli postawimy sobie w życiu odpowiednie cele. Wtedy nic nam nie zabraknie. I to Bóg obiecuje i Bóg przyrzeka, że będzie tego dopilnowywał. Mianowicie, jaki cel najważniejszy jest w naszym życiu? Najważniejszym celem naszego życia jest Królestwo Boże. To jest najważniejszy cel naszego życia. A u ludzi spotykamy teraz coraz częściej postawę roszczeniową. Postawę roszczeniową. To znaczy, że jeżeli czegoś nam brakuje, to mamy pretensje do Boga. Dlaczego? No bo przecież musi nam to dać. Czy Bóg musi nam to dać? Absolutnie nie. Bóg nam nic nie musi dawać. Jeśli coś nam daje, to daje z czego? Z łaski i miłosierdzia. Nic nam nie musi dać. A my uważamy i przyzwyczajeni jesteśmy do pewnych rzeczy, że je mamy. Do pewnego standardu. I wtedy staje się dla nas normalne, że coś jest i nie wymaga od nas wdzięczności do Boga. Jest, po prostu było i jest. Że to masz, no to po prostu masz i Bogu nie musisz dziękować. To ja się prostą rzecz zapytam. Jeżeli masz dom, to masz go po prostu masz? Czy Bóg ci go dał? I teraz podchodzisz do tej sprawy w jaki sposób? Moje ręce mi to zdobyły. A kto ci dał ręce? A kto ci dał życie? A kto cię pobłogosławił? Widzimy, że wszystko mamy od Boga. A jak przyjdą podpalić dom, w którym mieszkasz, Polskę, to magnet na broń. Zabierają mi, co moje. A jeśli to Bóg tak zadecydował, żeby ci zabrali, to do kogo mam pretensje? Widzimy, jak to jest? Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli dzisiaj mam, jutro wstanę i też nadal będę miał, to komuś za to muszę podziękować. Czy przyszło nam to do głowy? Jak często dziękowaliśmy Bogu za nasz dom? To tylko jeden przykład. A takich przykładów jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Czy dziękujemy Bogu za wszystko, co nam daje? Dnia by nie starczyło, żeby za wszystko podziękować, co nam Bóg daje. No to najlepiej skwitować: Boże, dziękuję Ci za wszystko. I wtedy nie mamy żadnej świadomości, że to wszystko, to każdy szczegół w naszym życiu, który rzeczywiście Bóg nam dał. Ale musimy się nauczać dziękować. Bóg mówi w 1 Tesaloniczan 5,18: za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas. Wiesz, jaka jest wola Boża względem ciebie i mnie? Żebym za to wszystko, co Bóg mi daje, dziękował Mu. A więc zapamiętajmy to sobie. Musimy być Bogu naszemu wdzięczni. Za wszystkie sprawy powinniśmy na każdym kroku okazywać Bogu wdzięczność. I inna temu podobna sprawa, że nie powinniśmy zapominać okazywać tej wdzięczności innym ludziom, którzy są wokół nas.
To nie jest nic skomplikowanego. To jest prosty gest, który nic nie kosztuje, a jest bardzo cenny w relacjach międzyludzkich. Przy powieściach Salomona w 22 rozdziale 11 wersecie jest powiedziane, kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Król królów i pan panów. Jeśli okazujesz wdzięczność, kochasz i okazujesz wdzięczność. Dalsza sprawa, trzeci punkt, na który chciałem w czasach ostatecznych zwrócić uwagę, to jest napisane na początku, tam czytaliśmy, rodzicom nieposłuszni. W dzisiejszych czasach widzimy coraz większe zepsucie młodych ludzi. Z czego to wynika? Coraz bardziej popularne jest w tych czasach bezstresowe wychowanie dzieci i pozwalanie im na wszystko. Prowadzi to do tego, że dzieci myślą, że wszystko im wolno i w efekcie tego dzieci przestają słuchać rodziców. I to jest w tej chwili powszechne. I powiem tak, nie mówię przeciwko młodym ludziom, oj, wy musicie rodziców słuchać. No nie tak jak my, ale wy musicie słuchać. Nie. To jest ogólne, Boże wskazanie. Poza tym rodzice są zabiegani, mają coraz mniej czasu dla dzieci, a te szukają sobie innego towarzystwa, często zepsutego i pogrążonego w uzależnieniach. Czy nie jest tak? Dokładnie tak jest. I chrześcijańskie dzieci to samo czynią. W efekcie autorytet rodziców wyraźnie spada. Duży ten wpływ na to mają media. Bo dzieci czerpią wzorce z filmów i gier, które pokazują nieodpowiednie zachowania. A co na ten temat wychowania mówi Biblia? W Efezjan w 6 rozdziale, pierwsze 4 wersety przeczytajmy, powiedziane jest tak. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Chcesz, żeby ci się, młody człowieku, żeby ci się dobrze układało, żebyś długo żył na ziemi? To tu jest wskazówka, bardzo wyraźna wskazówka. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Apostoł Paweł wskazuje tu na piąte przykazanie, bardzo ważne dla naszego życia. Posłuszeństwo dzieci wobec rodziców, napominanie i wychowywanie w karności to ta sama zasada, którą Bóg stosuje wobec wszystkich ludzi. Zwróćmy na to uwagę. To nie jest tylko wskazówka Boża do dzieci. To jest do wszystkich ludzi. Hebrajczyków 12 rozdział od 5 do 8 mówi: Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I to jest mowa o wierzących ludziach, synach i córkach Boga. Jest to wyraźnie pokazane. W obu przypadkach sposób działania jest taki sam.
w obu przypadkach. I jeśli chodzi o rodziców, i jeśli chodzi o dzieci. Tak jak Bóg każe i doświadcza, po to, aby nauczyć, wychować, tak powinno wyglądać postępowanie rodziców wobec dzieci. Jak Bóg postępuje wobec nas, jak nas każe, jak nas napomina, jak nas uderza, jak nas zatrzymuje, jak nami zatrzęsie, jak nas przestraszy, po to tylko, żebyśmy zawrócili ze złej drogi, to tak samo właśnie mamy zachowywać się wobec naszych dzieci. A więc widzimy, jeśli my sami jesteśmy przez Boga traktowani w sposób wychowawczy, to tak właśnie zachowujmy się wobec naszych dzieci. To jest właśnie przejaw miłości. A nie bezstresowe wychowywanie, które prowadzi do nieprawości. My mamy być wychowywani po Bożemu, tak jak mówi Słowo Boże. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, już czwarta z kolei. Bezbożni. Zainteresowanie Bogiem i religią wyraźnie spada obecnie. Wyraźnie spada. Bardzo wiele ludzi wchodzi w apostazję. Wypisuje się z Kościoła. Bardzo wiele ludzi. Świat oferuje dużo możliwości, które zastępują prawdziwego Boga. Czy zastępują? Nie, nie zastępują. Ale ludziom się wydaje, że zastępują. Dużo różnych przyjemności, które im zastępują Boga. Coraz więcej ludzi określa się mianem ateistów. I coraz mniej ludzi uczęszcza do kościołów. A to pokazuje, że ludzie coraz bardziej miłują rozkosze niż Boga. I to jest bardzo wyraźnie widoczne. Na świecie jest tyle ofert na zapełnienie wolnego czasu przyjemnościami, że Bóg spada na dalszy plan. Tyle przyjemności, tyle różnych spotkań, tyle różnych meczów, tyle różnych rozgrywek. Tyle różnej muzyki, tyle różnych koncertów, najprzeróżniejsze. I muzyki rockowej, i muzyki country, i muzyki poważnej. Każdemu według jego potrzeb. Każdy może znaleźć sobie coś ciekawego. I to najlepiej w tym czasie, akurat kiedy zgromadzamy się przed obliczem Bożym, by Go czcić, by Go chwalić, by wywyższać Jego wielkie i święte imię. Albo na przykład udać się w podróż. Po co zarywać sobie sobotę czy poniedziałek, jak można w niedzielę podróżować? W Izraelu było to zakazane. Więc co Izraelici zrobili? Znaleźli sobie najprzeróżniejsze furtki wyjścia. I dzisiaj ludzie też znajdują najprzeróżniejsze furtki wyjścia. Coraz więcej ludzi odchodzi od Boga. Czy ten stan ludzi, czy ten stan nas ma szansę na poprawę? Wierzący ma szansę przyjść do Boga, pokutować i prosić Boga wejść w żywą relację z Bogiem poprzez działanie Jego Ducha Świętego i Jego Słowa. Poprzez modlitwę możemy zawrócić z naszych złych dróg, tylko abyśmy chcieli. Ale czy świat ma szansę na poprawę? Na pewno nie teraz, kiedy jesteśmy przy końcu czasów. 2 Tymoteusza 3:13 mówi, ludzie źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugi w błąd wprowadzając. To się odbywa obecnie, w tym czasie.
Zepsucie postępuje coraz bardziej. A naprawa tego stanu będzie dopiero możliwa w tysiącletnim królestwie. A więc świat już nie zawróci. Już będzie w tym kierunku zmierzał. W objawieniu Jana czytamy taki ciekawy werset. Kto brudny, niech się oczyści? Tam jest powiedziane? Nie. Kto brudny, niech się jeszcze bardziej brudzi. A kto sprawiedliwy, niech odejdzie od sprawiedliwości, niech się jeszcze bardziej usprawiedliwia. A jeśli dostajesz od Boga jako zadatek tą Bożą sprawiedliwość, szatę Bożej sprawiedliwości, no to idź w tym kierunku. Jeśli w złym kierunku zacząłeś zmierzać, zawróć, masz szatę sprawiedliwości, masz dobry zaczątek. Idź w dobrym kierunku. Jakie więc są rady, które daje nam Pismo Święte na obecny czas? Mamy wystrzegać się takich ludzi, którzy żyją niezgodnie z Bożymi zasadami. Gdyż względem nas postawione są bardzo wysokie wymagania. Bóg stawia nam bardzo wysokie wymagania i musimy im sprostać. Dlatego róbmy wszystko, aby nasze życie naprawić, poprawić, odwrócić i dać się pokierować Bogu. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam wskazuje, że jesteśmy światłością świata. Musimy być dla ludzi drogowskazem. I dlatego musimy postępować w Boży sposób. Mateusza 5, rozdział 14-16 mówi tak. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają ją pod korcem, czyli pod koszem, lecz na świetniczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wiecie, ja wiele, wiele lat jako młody chłopiec myślałem sobie, cóż to jest ten korzec pod korcem. Przyszedł taki czas, kiedy zrozumiałem, że korzec to po prostu kosz. Wyobrażacie sobie człowieka, który bierze zapaloną lampę i przykrywa ją koszem? Powiedzielibyście głupi. Czy chcesz, żeby twoja światłość była przykryta? Masz światłość, bo Duch Święty jeszcze w tobie jest. Czemu przykrywasz? Czemu przykrywasz? Jeśli otrzymałeś od Pana, jak mówi Słowo Boże, czemu mówisz, jakbyś nie otrzymał? Mam, bo mam. A czy czasem nie otrzymałeś od Pana? To może być w naszym życiu tak, jak kiedyś w życiu Piotra. Ty byłeś z Nim. Ja? Absolutnie. I zaparł się żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Jak często w życiu naszym zapieramy się Jezusa Chrystusa naszym postępowaniem? Jak często? Ile pokuty trzeba, żeby odwrócić tę kolej rzeczy w naszym życiu? Naszym zachowaniem mamy pokazywać, że Bóg jest dla nas najwyższą wartością. To my mamy być wskaźnikiem, wzorem postępowania dla ludzi. Presja otoczenia jest duża. Wiem o tym i wy wszyscy o tym też wiecie. To szczególnie dotyka ludzi młodych, wśród których ważne jest, aby
w otoczeniu pokazać się i wyróżnić się. To jest takie ważne. On kogoś ośmiesza, czy mnie ośmiesza, to ja jeszcze bardziej go ośmieszę. I moje będzie na wierzchu. Przecież to jest taki przykład, który wszyscy w swoim życiu stosują. Prawdziwym sprawdzianem dla naszego życia jest życie codzienne. To jest sprawdzian naszego życia. Albo w naszym życiu będą widoczne zasady Boże, albo dostosujemy się do otoczenia i będziemy grzeszyć, bo tak jest łatwiej. Pokazujmy się z tej dobrej strony na co dzień. Nie bądźmy chwiejni jak chorągiewka. I to chodzi o naszą wiarę. Apostoł Paweł w Efezjan 4 rozdziale 14 wersecie powiedział tak, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I to jest właśnie ten czas ostateczny, że dajemy się zwieść szatanowi i jego demonom. Dajemy się zwieść i zaczyna działać wśród wierzących ludzi duch Antychrysta, który przygotowuje całe otoczenie, który przygotowuje cały świat na wystąpienie tego głównego prowodyra, Antychrysta, któremu szatan przekaże całą swoją moc. Całą swoją moc. I wtedy już nie będziesz się mógł bronić. Dlatego skorzystaj teraz z mocy Jezusa Chrystusa, aby się oczyścić, aby przejść przez Bóg sprawiedliwienie Boże. Nasza postawa niech będzie stanowcza. Bądźmy albo zimni, albo gorący. W objawieniu Jana w 3 rozdziale 15-16 wersecie powiedziane jest tak. Znam uczynki Twoje. Weźmy to sobie do serca. Bóg mówi, znam uczynki Twoje. Więc Twoje i moje uczynki Bogu są znane. I co dalej Bóg mówi? Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Czy chcemy doczekać tego momentu, kiedy Bóg będzie chciał nas wypluć z swoich ust, wyrzucić nas z swoje ręki, nie ratować nas dłużej, nie pomagać nam dłużej? Czy oczekujemy na szczególne Boże działanie w naszym życiu? My chcielibyśmy od Boga dostawać najprzeróżniejsze prezenty, najprzeróżniejsze dobre rzeczy. Modlimy się o różne rzeczy. Modlimy się na przykład o uzdrowienie. Chcemy uzdrowienia? Chcemy? Wszyscy chcą? Tak, wszyscy chcą. A podziękowaliśmy za te poprzednie? No właśnie. Nauczmy się żyć po Bożemu. Nauczmy się żyć nie w bezbożności, ale w pobożności. Te wszystkie cechy, które tam na początku czytaliśmy, odwróćmy. I podajmy do każdej tej złej cechy, cechę pozytywną. I tak właśnie mamy postępować. Przeciwko samolubstwu co jest? Miłość. To odwraca cechę samolubności w naszym życiu. Miłość. Miłość, no to znaczy co? To znaczy co? Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział.
Biblii wszystko jest powiedziane. Dokładnie jest powiedziane. Dlatego opamiętajmy się i czyńmy dobrze. I niech imię Pańskie będzie uwielbione i wywyższone. Bóg nas dzisiaj nawiedził w bardzo szczególny sposób. Przechadzał się wśród nas w swojej mocy i w swojej sile. I teraz też będzie wśród nas działał. Kiedy przystąpimy do stołu Pańskiego, a kiedy po wieczerzy Pańskiej będziemy się modlić, Bóg będzie wśród nas. Dlatego skorzystaj z Jego obecności i nie odwracaj się do Niego plecami. Kiedyś Izraelici przyszli do Jeremiasza i chcieli radę. A co Bóg do nich powiedział? Wy nie chcecie mojej rady. Odwracacie się do mnie nie twarzą, plecami się do mnie odwracacie. Czy chcesz stać odwrócony do Boga plecami? Czy staniesz do Niego twarzą? Zastanów się nad tym. A teraz powstańmy, módlmy się. Panie i Boże Wszechmogący, Ciebie wielbimy, Ciebie wysławiamy, Tobie hołd składamy. Boże nasz, Ty wiesz, ile najprzeróżniejszych zawirowań jest w naszym życiu, jak wiele grzechów, upadków i potrzeby pokutowania. Dlatego przychodzimy do Ciebie, bo Ty powiedziałeś, że Twoja łaska i Twoje miłosierdzie jeszcze nie opuściły nas. Daj, Panie, abyśmy z tego skorzystali. Daj, Panie, abyśmy się opamiętali i żyli według Twojego wzorca, według Twojego zalecenia. Tak jak mówi Twoje słowo, bo czas jest ostateczny. Panie nasz, prosimy też, abyś odpuścił nam winy nasze, abyś przebaczył nam upadki nasze. Daj też, Panie, abyśmy mogli w łasce miłosierdziu Twoim przystąpić też do Twojego stołu. Oddajemy się w Twoje ręce, pod Twoją opiekę i prosimy Ciebie, błogosław każdego brata, każdą siostrę, aby mogli przystąpić do Twojego stołu. Błogosław też braci, którzy będą przy tym stole usługiwać. Błogosław i napełnij ich mocą Twoją, napełnij ich Twoim namaszczeniem i użyj ich na Twoją chwałę. A Twoje imię niech będzie wywyższone, uwielbione na wieki wieków. Amen. Prosimy Was, bracia. Dzisiejszą wieczerzę zaczniemy od przeczytania Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, rozdział 22, od wersetu 14. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Za chwilę brat Jakub poprowadzi nas w modlitwie, a my będziemy mieli okazję dziękować naszemu Panu.
za to wspaniałe zbawcze dzieło, bo wiemy, że zbliżają się, że mamy do czynienia z czasami ostatecznymi. Wkrótce Pan nas odwoła albo nas zabierze, ale wiemy, że to nie jest dla nas koniec drogi, tylko dopiero zaczniemy naszą drogę u boku naszego Pana. Wszystko jest możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dlatego dziękujemy Mu za Jego zbawcze dzieło. Chwała Ci, Królu. Chwała Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Stwórco, za Ciebie, Panie. Za to, że jesteś, za to, że dałeś swego Syna, Królu. Dałeś jednorodzonego Jezusa Chrystusa, Panie. I posłałeś Go tu na ziemię. Posłałeś Go, Panie, żeby zbawić każdego z nas. Żeby ocalić każdego, kto, Panie, zaufa bezgranicznie Tobie, Królu. Oddałeś swojego Syna, Panie. Przelała się przynajświętsza krew, Królu, za każdego z nas. Za Twoje dzieci, Panie. Za Twoje stworzenie, Królu. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją bezgraniczną miłość. Za to, że Ty, Panie, pokochałeś nas, Królu. Że dałeś nam szansę, Panie, i my możemy być blisko Ciebie. Możemy wołać do żywego Boga, do Ojca, do naszego Pocieszyciela. Boga, który to wszystko zapoczątkował. Do wielkiego Stwórcy, do Kreatora. Ty jesteś, Panie, wielki. Ty jesteś Alfa i Omega. Ty jesteś początek i koniec. Dziękujemy Ci, Panie, że poznaliśmy Ciebie, że poznajemy Ciebie, Król, że to Ty nas odnalazłeś w tym świecie. Ty wygrzebałeś nas z tego brudu, z tego grzechu, Królu, i pokazałeś prawdziwe życie. Życie wieczne, Panie. Życie u Twojego boku, Królu. My, Twój lud. Lud, który przed Tobą klęka. Lud, który do Ciebie woła, Panie. Za to wszystko, co nam dałeś. Za Jezusa Chrystusa, za ten krzyż, Panie, za ten brud, za ten grzech, za te choroby, które On to wszystko zabrał, Panie. On to wszystko zabrał tam na krzyżu, On wycierpiał, Panie, za każdego z nas, Stwórco. Dziękujemy Ci za ten czas, Panie, i za Twoją wielką łaskę, za Twoją wielką miłość, Panie. Dziękujemy Ci, Królu, również za to, że możemy wieczerzać, Panie, przed tym stołem. Ty jesteś pośród nas, Królu. Przechadzasz się pomiędzy nami, Panie. Ty jesteś obecny na tym miejscu, Panie, w tym Kościele Bożym, Królu, i w różnych częściach świata, Panie. Jesteś obecny, jesteś żywym Bogiem, jesteś prawdziwym Bogiem, Bogiem, który dotyka każdego z nas i Bogiem, który chce nas prowadzić. Dziękujemy Ci za Twoją wielką łaskę, za to, że jesteś, Panie, że możemy prać swoje szaty, Panie, w Twojej krwi, w krwi barankowej, i że przy Tobie jesteśmy bezpieczni. Przy Tobie jesteśmy, Królu, zbawieni. Ty kochasz każdego z nas i czekasz. Czekasz, kiedy wyciągniemy do Ciebie dłoń, Panie. A to jest ten czas, Królu, czas wieczerzania. Tak jak Ty kiedyś z 12, teraz i my tutaj, Panie, jesteśmy razem z Tobą i możemy ucztować, Panie, na Twoją chwałę, na Twoją cześć, na Twoje zwycięstwo, Panie. Poprowadź każdego z nas, poprowadź każdego brata i siostrę, Panie, bo ten czas oddajemy Tobie. Czas tej wieczerzy, Panie. Każdy z nas, Królu, podejdzie do Ciebie czysty, Panie. I z czystym sercem, Stwórco. To dla Ciebie ten czas, dla żywego Boga. Ciebie wychwalamy, Panie, i Ciebie wywyższamy. Bądź uwielbiony z tego miejsca, Królu. Jesteś wielkim Bogiem i naszym Zbawcą. Ponad wszystko, tylko Ty, Jezu Chryste. Halleluja. Amen.
kiedy już było po wieczerzy, Jezus wziął kielich i błogosławiąc go mówił do swoich uczniów: to jest kielich nowego przymierza we krwi mojej, która się wylewa za wielu na odpuszczenie grzechów. Brat Marcin poprowadzi nas w modlitwie. Jesteś wielkim Panem, wspaniałym Bogiem, Królem, Zbawcą, Stwórcą, Panie. Dziękujemy Ci, że nie pozostawiłeś nas samym sobie. Panie, dziękujemy Ci, że my możemy, Panie, przychodzić przed Twoje oblicze i wiemy, Panie, że Twoje oblicze jest na nas otwarte. Panie, dziękujemy Ci, że wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze słabości, Panie, wszystkie nasze problemy zabrałeś na krzyż. Boże, dziękujemy Ci, że Ty nas tak ukochałeś, że Ty nas tak umiłowałeś. Panie, dziękujemy Ci za krzyż, Panie. Dziękujemy Ci za to, że to Ty za nas umarłeś. Panie, dziękujemy Ci za to i przepraszamy Cię, Panie, bo to my powinniśmy iść na tym krzyżu, bo to były nasze grzechy, Panie, to były nasze słabości, Panie, i nasze ułomności. Ale Twoja miłość, Panie, przezwyciężyła wszystko. Twoja miłość do nas, Panie, otworzyła nam drogi do Twojego Ojca. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją krew, przenajświętszą krew, krew przelaną za nas. Krew, która, Panie, nas oczyszcza każdego dnia. Kiedy, Panie, przychodzimy do Ciebie, Panie, utrudzeni, umęczeni, ale przede wszystkim grzeszni, to Twoja krew nas oczyszcza każdego dnia. Dziękujemy Ci, Panie, za to, za nią. Dziękujemy Ci, Panie, za wino, które dzisiaj będziemy spożywać. Jak co niedzielę, Panie. Tak jak Ty kiedyś spożywałeś ze swoimi przyjaciółmi. I wiemy, Panie, że Ty jesteś pomiędzy nami, obecny w Duchu Świętym. Wiemy, Panie, że Ty nas dzisiaj dotykasz. Wiemy, że Ty pomiędzy nami się przechadzasz. I wiemy, Panie, że będziesz obecny nawet i teraz. Dlatego, Panie, prosimy Cię, błogosław to wino. Wino symbolizujące, Panie, Twoją przenajświętszą krew. Krew, Panie, która dokonuje cudów. Krew, która nas oczyszcza, obmywa, uświęca. Błogosław, Panie, każdą osobę, która dzisiaj będzie też przystępowała do wieczerzy. A Tobie niech będzie dana wszelka chwała, cześć, bo Ty jesteś naszym Panem, wspaniałym Bogiem. Halleluja. Amen.
Panie nasz i Zbawicielu, dziękujemy Ci, że mogliśmy tak samo jak i Ty ze Twoimi apostołami dzielić się chlebem i winem, Panie, na pamiątkę tamtych dni. Boże Wszechmogący, my pamiętamy, co dla nas uczyniłeś i zdajemy sobie z tego sprawę, bo wiemy, Boże, że choćby najlżejszy grzech ciążył na nas, to nie możemy, Boże, spędzić wieczności u Twojego, przed Twoim obliczem, Boże. Bo nic, co ma skazę albo co ma grzech na sobie, nie może się przed Tobą ostać. Dlatego dziękujemy Ci za Twojego Syna. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że oddałeś swoje życie, abyśmy my mogli być czyści, uświęceni w Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, za mieszkania, które przygotowałeś nam w niebie i prosimy Cię, Boże, abyś nas prowadził swoimi drogami, ściśle swoimi drogami, abyśmy mogli się spotkać tam na miejscu. Chwała Tobie na wieki wieków. Amen. Amen. Poproszę grupę uwielbiającą. Zaśpiewamy na chwałę Pana pieśń. Zbierzemy dobrowolną ofiarę. Będziemy się też modlić. Na początek będziemy się modlić o osoby, które poprosiły o namaszczenie i modlitwę z namaszczeniem. Siostra Lila i brat Radek. I w tej kolejności, jak wymieniłem, będzie. I wtedy poproszę starszych zboru i pastorów. I będziemy się modlić, a później będzie modlitwa z tego, co zostało zapisane tam z prośbą o modlitwę. Jacek dzisiaj jest? Nie widać, tak? A Barbara? Też nie ma, tak? To następnym razem. Śpiewajmy na chwałę naszego Pana. Wszyscy skierujmy Wasze ręce w jej stronę. Będziemy się modlić o Boże uzdrowienie i o Boży ratunek, który Bóg posyła w swojej mocy i w swojej sile. Panie nasz i Boże, przychodzimy przed Twoje oblicze i prosimy Ciebie o Twoje szczególne dotknięcie.
Ty, Panie, powiedziałeś przez swoje święte słowo, abyśmy namaszczali w Twoim imieniu, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Panie nasz, stajemy przed Twoim obliczem i pragniemy oglądać Twój cud. Pragniemy oglądać Twoje uzdrowienie. Pragniemy, aby Twoja moc przepłynęła, Panie. Ty powiedziałeś, że dzisiaj możemy się Ciebie dotykać. W bardzo szczególny sposób swoją łaską i swoim miłosierdziem pobłogosławisz. Dlatego, Panie, liczymy na Ciebie, liczymy na Twoją moc. Liczymy na Twoje działanie, liczymy na Twoją potęgę i siłę. Panie nasz, niech Twój Duch Święty stąpi. Niech przyjdzie Twoje namaszczenie. Niech przyjdzie Twoja moc i Twoje uwolnienie. W Twoim imieniu sprzeciwiamy się tej chorobie. W Twoim imieniu wyganiamy ją precz. I mówimy, idź precz w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Ogłaszamy wolność, wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Amen. Teraz prosimy brata Radka. Dalej, dalej. Podobnie skierujmy Wasze ręce, Panie nasz i Boże, według Twojego słowa, na podstawie Twojej obietnicy. Stajemy przed Twoim obliczem. Namaszczamy w Twoim imieniu. I modlimy się, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. A jeśli dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. Panie nasz i Boże, błogosławimy Radka w Twoim imieniu. Niech stąpi Twoja moc. Niech wypełni jego ciało. Każdy organ w jego organizmie, Twoja moc. A wszystko, co niepotrzebne, Panie, usuń i wyrzuć. Okaż Twoje miłosierdzie, okaż Twoją moc. Ogłaszamy, Panie, wolność w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wolność, wolność, wolność i błogosławieństwo. Bożej mocy. Hosanna, hosanna, halleluja. Amen. Amen. A teraz prosimy siostrę Beatkę. Święty jesteś, Panie. Święty, wielki, wspaniały. I wywyższamy Twoje imię, Panie nasz, bo jesteś naszą mocą, jesteś naszym szczęściem, Panie Boże. Jesteś jedyną światłością, która świeci na tym świecie. A my przyszliśmy tu, Boże, żeby Ciebie uwielbić, żeby spotkać się z Tobą. I Ty nas nawiedziłeś, Panie, tak cudownie przebywać z Tobą, Panie. Kiedy Ty się przechadzasz tutaj pomiędzy nami, to jest dla nas największa radość i taka wielka nagroda, że Ty słyszysz, że Ty razem z nami jesteś, Panie, i pobudzasz nas do jeszcze większej chwały, Panie, i do jeszcze większej radości. Twoje imię jest piękne, mocne i wspaniałe, Panie, na całym świecie, Boże. Dziękujemy Ci, że możemy słuchać Twojego słowa, że Ty, Panie Boże, cały czas nas zachęcasz do zmiany naszego życia, że Ty, Panie, nie odwracasz się od nas. Panie nasz, tak bardzo jesteś nam potrzebny, tak bardzo chcemy naprawdę się zmieniać i nie zostać się, Panie Boże, w tych czasach ostatecznych na zginienie. Panie nasz, chwała Ci za to. Dziękujemy Ci, że możemy przystępować do przymierza z Tobą, do tej pamiątki, którą Ty nam zostawiłeś, Jezu Chryste. Dziękować Ci za Twoje ciało i za Twoją krew przelaną na krzyżu. I wierzymy w to, Panie, głęboko, że Ty nas uzdrawiasz, umacniasz i Ty odpuszczasz nam wszystkie nasze grzechy, Panie nasz. Wszystkie grzechy, które się dopełniliśmy je. Halleluja, chwała Ci, Panie nasz. I przychodzimy, Panie Boże, przed Twoje oblicze,
bo do kogóż mielibyśmy się zwrócić, bo Ty jesteś jedyną mocą, Ty jesteś jedynym fundamentem i Ty jesteś, Panie Boże, dobry i łaskawy. I dziękujemy Ci też, Panie Boże, z naszą siostrą Moniką za egzamin, który ona zdała. Chwała Ci, Panie nasz, bo wiemy, że to Ty dajesz swoją mądrość i to Ty się dotykasz, Panie. Jesteś taki łaskawy i dobry, Panie nasz. Ja Ci dziękuję, Panie Boże, za to, że Ty wzmacniasz moje ciało, że Ty się dotykasz mnie, że Ty jesteś taki dobry, Panie, że w Tobie jest wyzwolenie z każdej choroby i z każdej słabości, z każdej niemocy. Bądź błogosławiony, Panie nasz. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że możemy do Ciebie się zwracać. Brat Mateusz prosi Ciebie o uzdrowienie dla swojego syna i dla niego. Panie nasz, wołamy do Ciebie. Daj swoje wzmocnienie i uzdrowienie Mateuszowi i Julianowi. Daj, Panie Boże nasz. Ty słyszysz nasze wołania, Ty słyszysz nasze modlitwy i Ty odpowiadasz na nie. I tak dobrze, że możemy przed Twoje oblicze zanosić na potrzeby naszych braci, naszych sióstr. I wiemy, że Ty słyszysz i się nie odwracasz, bo Ty jesteś Bogiem Rafa, Bogiem lekarzem naszym. Halleluja. Dziękujemy Ci za to. Prosimy Cię też, Panie Boże, razem z naszym bratem Jakubem, który przynosi na rękach modlitwy swoją żonę Lenkę, Panie. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś wzmocnił ją. Ty, Panie Boże, ją znasz. Ty, Panie Boże, ją stworzyłeś i Ty wiesz, co w jej organizmie jest nieprawidłowo się dzieje. Ty, Panie Boże, masz moc, aby ją podnieść, aby wszystko uporządkować, aby dać jej wolność, siłę, Panie, i moc swoją, Panie. Niech będzie uzdrowiona i niech będzie umocniona, Panie Boże, Twoją mocą, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że Ty nie jesteś głuchy i że Ty, Panie Boże, słyszysz wszelkie westchnienia. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za pokój, który dajesz w naszym kraju, za to, że Ty, Panie Boże, strzeżesz naszych granic, że Ty, Panie Boże, słyszysz nasze wołanie, że Ty słyszysz, Panie Boże, naszą troskę. Dziękujemy Ci, że jesteś dobry, że jesteś, Panie Boże, Bogiem, który troszczy się o swoje dzieci. Ale też wstawiamy się za narodem ukraińskim, Panie, bo Ty, Panie Boże, wszystko możesz. Ty, Panie Boże, powiedziałeś, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego i dlatego my modlimy się za ten naród, Panie, i wierzymy, że tam też nastąpi porządek i że tam też nastąpi uwolnienie i że Ty słyszysz też tych ludzi, którzy do Ciebie wołają. Chwała Ci, Panie Boże nasz. Dziękujemy Ci, Panie nasz, łaskawy i dobry, za Kościół nasz, który jest w Styżyńcu, za ten Kościół, którego Ty sprawcą jesteś, za to, że Ty, Panie Boże, to wszystko stworzyłeś i że Ty to prowadzisz. Dziękujemy Ci, Panie Boże, choć Ty znasz czasy i pory i to Ty, Panie, wybierasz czas, w którym ten Kościół miał powstać i wierzymy, że ten Kościół będzie już niedługo całkowicie wypełniony ludźmi, którzy będą chwalić Twoje święte imię i którzy będą tam wznosić chwały dla Króla, chwał dla Pana, Króla Królów i Pana Panów. Dziękujemy Ci, że tak wiele już dałeś, że i tak wiele jeszcze dasz nam. Chwała Ci, Panie Boże, i prosimy Cię o to błogosławieństwo, o tą mądrość, Panie, dla tych, którzy kierują tam tą budową, tymi sprawami, które się tam wszystkie muszą rozgrywać i za te pieniądze, które spływają, Panie Boże, na budowę tego kościoła. Błogosław każdą osobę, która się do tego przykłada, każdą osobę, która pragnie wspomóc ten kościół, Panie. Dziękujemy Ci, Boże. Halleluja, chwała Ci. I jeszcze raz dziękujemy Ci, Panie, za ten czas, wspaniały czas, który mogliśmy tutaj mieć razem z Tobą, Królu nasz, razem z Tobą, nasz Zbawicielu i Władco. Halleluja. Jesteś cudowny i, Panie Boże, Twoje imię jest piękne. I dziękujemy Ci za ten dzień świąteczny, za ten dzień, który jest dniem odpoczynku i prosimy, abyś błogosławił nas wszystkich, kiedy będziemy do domów naszych wracać i kiedy będziemy w domach naszych razem z naszymi bliskimi, Panie, dzisiaj radować się, że jest niedziela i że jest dzień spokoju i odpoczynku. Halleluja, amen. Amen. Bezpośrednio po nabożeństwie poproszę starszych zboru i pastorów tu na chwileczkę naprzód, a wam wszystkim dziękuję, że przybyliście na to miejsce, a Bogu dziękuję, że wśród nas przebywał, poruszał się w swojej mocy
i w swojej wielkiej łaskawości. Zapraszam bardzo serdecznie na następne spotkanie na tym miejscu w środę z proroctwem, w piątek na tym miejscu i w niedzielę serdecznie zapraszam. Przypominam, że we wrześniu będziemy mieli uroczystość Święta Żniw i Chrzest. Także pamiętajmy o tym.